W miniony wtorek rozegrana została zaległa 19. kolejka, w ramach której Piast zmierzył się na swoim terenie z Unią Kolonowskie. Zespół walczący o utrzymanie się w lidze gra przeciętnie jak na drużynę z końca tabeli i nie powinien sprawiać jakichkolwiek problemów. Jednak tak złego spotkania ze strony Piasta nie spodziewał się chyba nikt. Zawodnicy mieli kilkanaście, jak nie więcej okazji do zdobycia bramki, ale nie potrafili zakończyć żadnej z akcji. Jedynego gola dla gospodarzy można było ujrzeć w 33 minucie, kiedy to Grzegorz Chojnowski, będący w polu karnym, otrzymuje po dośrodkowaniu piłkę i bez większego problemu umieszcza ją w bramce. Od tego momentu Piast prowadzi wynikiem 1-0 i kibice widzący nieudolne zagrania swoich zawodników liczyli na utrzymanie się tego wyniku. I dzieje się tak do 79 minuty, kiedy to Kolonowskie doprowadza do remisu. Chwilę po wznowieniu gry przez zawodników gości do piłki dostaje się Paweł Wróblewski i będąc tam sam na sam z bramkarzem ogrywa go trafiając do jego siatki. Gdy wszyscy myśleli już o jednym remisowym punkcie, w doliczonym czasie gry z rzutu wolnego pada kolejna, ostatnia już bramka. Jej zdobywcą był ponownie Paweł Wróblewski. Kolejna przegrana Piasta daje jasno do zrozumienia, iż zawodnicy podali się i nie chce im się już więcej walczyć. Nie muszą się bać o utrzymanie w lidze, więc jest to na swój sposób zrozumiałe. Cierpią jednak na tym kibice, którzy ich dopingują. Przegrana z Unią Kolonowskiej zapewniła przeciwnikom 3 znaczące dla nich punkty. Ich komplet przypisują sobie także OKS Olesno, LZS Starowice, Chemik, Skalin Graczy, a także Krapkowice, Sfornica, MKS Gogolin oraz Polonia Nysa po walkowarze z LZS-em Kub. W tym tygodniu rozegrana została także 32. kolejka, w ramach której Piast pauzuje i wygrywa walkowerem z wycofanym z rozgrywek zespołem Skup. 3 punkty wpadają także na konta Starowic, Gogolina, Namysłowa, Sfornicy oraz Krasiejowa i Ozimka. Tabela otwiera Gropon z 76 punktami. Na drugiej lokacie znajduje się Małopanów Ozimek z 66 punktami. Piast, posiadając 51 punktów, plasuje się na 8. miejscu. Do końca sezonu pozostały 2 kolejki. Juniorzy wygrywają z Olesnem wynikiem 6-1. 3 punkty zdobywają także Pomologia Pruszków, Małopanów Ozimek, Chemik Kędzierzyn-Koźle, a także Sfornica, Stal Brzeg oraz LZS w walce po walkowerze z Gogolinem. Tabelę z 66 punktami otwiera Pomologia Pruszków. 5 punktów mniej ma obecnie Stal Brzeg. Piast plasuje się na 6. pozycji z wynikiem 39 punktów. 33. kolejka rozegrana zostanie w środę 6 czerwca, gdzie zmierzymy się na wyjeździe z Chemikiem Kędzierzyn-Koźle. Natomiast ostatnia, 34. kolejka odbędzie się w sobotę, gdzie na Stadionie MOS-u Piast podejmie Polonię Nysę. Serdecznie zapraszamy na ostatni tydzień zmagań piłkarskich w opolskiej czwartej lidze. A już za chwilę skrót najciekawszych akcji z ostatniego spotkania.